Dzień dobry, z Puerto Princesa. Obudziliśmy się w takim miłym hoteliku, niedaleko lotniska, znaleźliśmy na walkingu. Co ciekawe, jesteśmy tu jedynymi gośćmi, nikogo nie ma. Taki mają fancy basen w kształcie pianina. Jest niski sezon, więc jest pusto. Przynajmniej tutaj. A my zresztą i tak tylko jedną noc tutaj zostajemy właśnie. Jemy śniadanie i jedziemy dalej. Po 5-6 godzinach powinniśmy być w El Nido. O, i tu już jedzą. A basen? Całkiem miły. Nawet nie było czasu skorzystać. Taki całkiem czyściutki, elegancki hotelik. Drinks, food, shake. Yes, of course. A po dużym śniadaniu nie ma. How far it is? 5 hours, you think? Yeah, 5 hours from the terminal. Idzie do Nido. Zrobiliśmy jakiś mały przystanek przy drodze. Na toaletę i małe picie. Troszkę się zachmurzyło. Po drodze widoki były obłędne. Daje palmowe kilometrami i morze w dole. Co tutaj jeszcze jest? Jakiś taki mały stawik z takimi miejscami do odpoczynku. O takich latkach, no wiecie co. Szkoda tych zwierząt. Jakieś indyko, kuro, łatwo, coś tam. I biedne małpki trzymają w klatkach. O. Szkoda, szkoda. Przydrożne wielkopni. Barwa kierowców. Jedzonko. Co do tu mamy? Czekoladowy, mango, uba, banana. Jeszcze nam się chyba nie chce, prawda? Jakie chcesz? Nie. Watermelon to jest... A, jeszcze jakiegoś szejka sobie może. Kolejny przystanek i wchodzę do El Nido. Kierowca też zaczął przysypiać. I też tak nam się mówiło. I cały czas te petrylami po prostu się jakim jedzie. Po drodze leje. Ten napis to chyba skończacie. Dolara. No, we don't have this. Only like this. Like normal car. 4-person car. But not much. Not a lot of bikes. It's cold in the winter. Snow, rain all the time. So it's... So... No, it's good. For our climate. No. Pytał, czy u nas też takie tercykle jeszcze. Tak, jeszcze. Zobaczmy, co tu jeszcze ciekawego. To są tablice informacyjne odnośnie zarządzania powiedzmy władz sanitarnych. Nie wolno wozić na palawan mango z południowej, powiedzmy, części na północną. Jest jakiś robak, jakiś insekt. I rzeczywiście były kontrole po drodze. Zatrzymywali samochody, pytali, czy nie mamy z sobą mango, bo nie wolno się wozić mango. To oczywiście mango są tutaj, tylko lokalne. Po to, żeby nie przenieść tego robala.
takie sanitarne obostrzenia. Ten jest, ten to ma na budowę z Chevroleta z przodu. No fajnie. Na mnie też ma jakąś. Tak, z samochodu. Oczywiście. Z blachy pomytowanej. No i wysiedliśmy z busika. Teraz musimy gdzieś znaleźć hotel. Jest BirdHose? BirdHose hotel? BirdHose? Yes. BirdHose or BirdHose? BirdHose. BirdHose. Yeah. This way and there. Yeah, this way. Okay, we go. Somebody pick up there? No. No. We go. This way and left, yes? Okay. Split and then left in the middle. And then the first is a pizza. Okay, thanks. You need a guide, sir? We're fine, I think. Thank you. Gdzie my szukamy? Gdzie to jest? Trochę przestało. Ale nie jest pochmurno. No. O, jakby co to tu jest? Bizon? A to jest jakaś mała plaża. Co? Ja też nie. Gdzieś tu. Niestety, znów marudzę, wiem. Nie ma słońca. A ja uwielbiam słońce, błękit lazur wody. Damy radę, nie? Skorzystać z widoku. Podziwiać widok. Przestań! Same budowy tutaj. Niech się rozbudowuje. Same budowy. Zakrywane wypadowo. Musimy zobaczyć do portu. Te cykle są fajne. Wszystkie na bazie części, gdzie jest samochód. Każdy unikalny, nie ma takich samych. Wynik kreatywności właściciela, pomysłowości, talentu inżynieryjno-artystycznych. Bardzo ciekawe. Jest port, plaża, wypływają łódki na wycieczki. Idziemy sobie plażą w Nido. Zobaczcie, jak wygląda miasteczko. Tutaj wypływają i wracają łódki na taki island hopping tour, różne atrakcje, czyli pływa się łódką między różnymi wyspami, tam w zatoce, w flagu. Służ za hasło markowe, zobaczcie. El Nido. Wyjazdom, niski sezon, pora deszczowa, wiele jest już pozamykanych, remontuje się, buduje, stąd to wygląda tak jak teraz budowy, żeby zdążyć na pełny sezon, czyli po jesienią naszą powiedzmy, jesień, zimę, kiedy przyjadą prawdziwe tłumy zmarzniętych Europejczyków, połowy azjatyckie, backpackerskie, morskie miasteczko, takie troszeczkę turystyczne.
komputery, tutaj to jest tyle szkoły mózgowe, bary. Bary. Co to tam się? To wyglądało ładnie. Restauracja buduje. Właśnie. Wystawka krysy. Cabanas, okay? Las Cabanas? Yes, yes. Okay, jesteśmy w Nido, w takich namioto, szałaso, domkach na drzewie, to się nazywa BirdHose, jest. Water. Wygląda tak, że w dżungli właściwie. To jest kawałek dżungli, zaraz plaża i wyspy. Są takie zbudowane podesty. Gniazda to się nazywa nest. Każdy ma swój kibelek. Toaletę. I w każdym jest taki jeden namiot. Namiot. No, prąd jest z generatoru w określonych godzinach. W środku całkiem przestronnie. Gorący trochę oczywiście. Wiatrak jest. Łóżka na paletach. Taki w moim stylu, fajne. No nie, no tak to się nazywa glamping, czyli glamorous camping. Akurat dla nas, na 4 osoby. Trochę trzeba ogarnąć. Dzieci zadowolone. Ja nie powiem, AC mi się przydało. A, wczoraj na lotnisku ktoś zostawił, szukaliśmy chłopca, który zostawił zabawkę, ale już odleciał, no i została zabawka. I znaleźł on. No i tak, ale i tak, proszę Państwa, niestety dzisiaj chmurno, deszczowo. No i dotarliśmy do Bird Nest, czyli takie namioty w dżungli, nazwijmy to. Bardzo klimatyczne miejsce, ciemno trochę niestety. Jeśli wyjdzie słońce, jeśli nam pogoda się poprawi, to będzie pięknie rajsko. Na razie jest bardzo klimatycznie. Kilka takich namiotów. O, ten jest chyba nasz, tam na dole. To tak mniej więcej wygląda. W środku takiego lasu, z widokiem na plaże i takie góry schodzące, tylko teraz jest pochmurno, ale jestem marudny, wiem. No, to jest niby cała restauracja, czy stoliczki. Muzyczka gra, wiatraki się kręcą. Co tu mamy? Książki, biblioteki, planszówki. I właściwie tak miejsce, żeby dobrze odpocząć, czy nic nie robiąc. Ja też bym chciała dobrze odpocząć i nie lecić do żadnego miasta. Dzięki. Sorry. Zobaczcie, jak wygląda wieczorem. Taki restauracja teraz. Tutaj nie. Biblioteczka. Siedzą dziewczyny. Bujają się. Wiatraki pochodzą na slek, bo... O, jest jak bosko. A widok jest taki. Dżungla, morze, wyspy. Kurka blaszka, żeby tylko nie padało.